Witamy serdecznie z Serocka, z konferencji, gdzie branża energii wiatrowej spotyka się, dyskutuje, rozmawia nie tylko o tym, co było, ale o tym też, co będzie. Państwa i moim gościem jest pan Wojciech Więcławek, prezes zarządu Tauron Zielona Energia. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, pierwsza rzecz to odległościówka. Miało być 500, jest 700. Niektórzy mówią, to mało, niektórzy mówią, lepszy ryc niż nic. A co mówi na to Tauron? Tauron na to, że lepszy ryc jak nic. Po pierwsze, primo, skoro mamy już ustawę, to jest to jeden z takich punktów, w którym możemy mówić, że rozpoczynają się negocjacje. Teraz możemy rozmawiać z rządem o tym, że chcielibyśmy jakichś dalszych kroków w liberalizacji. Ale na całe szczęście technologia nam już na tyle się wzbogaciła o maszyny o większej mocy, że te 700 metrów nie zabija aż tak wielu projektów, jak sądziliśmy. Z naszego punktu widzenia i portfela, który posiada grupa Tauron, 70% naszych tematów może być realizowane przy obecnej liberalizacji. 70% inwestycji i proszę powiedzieć, to są inwestycje na jakim stopniu zaawansowane? Zasadniczo to są projekty, które powinniśmy uruchamiać w tym roku lub najpóźniej w przyszłym. Z tego względu, że tu nie ma co się czarować, to są projekty, które były dewelopowane często też po kilkanaście lat i w związku z tym liberalizacja pozwala je już tylko dokańczać. To nie są greenfieldy, ale w wielu rejonach będziemy startowali też z projektami takimi od zera, bo zasadniczo jako grupa mamy potężne plany inwestycyjne, głównie oparte na wietrze, no, który tu nie ma co ukrywać, w OZE jest najbardziej efektywny. Jeżeli chodzi o te 70% projektów, jaka moc zainstalowana tych projektów? No to są projekty, gdzie turbiny są pomiędzy 2 a 3 MW, no i taki nasz najmocniejszy będzie miał prawie 100 MW farma. W tym roku spotkaliśmy się z ujemnymi cenami na rynku energii, na fixingu. Zaskoczyło pana taka sytuacja? Ona w Europie już się zdarzała, ale w Polsce zdarzyła się po raz pierwszy, niedziela, bardzo słoneczna. To nie jest absolutnie zaskakujące. Ta sytuacja jest naturalną konsekwencją nadpodaży energii w sieci. W momentach, kiedy spada konsumpcja, no bo to akurat taki dzień się wydarzył, że zakłady nie pracują, w związku z tym mniejsze zużycie, mniejsze zapotrzebowanie, a większa produkcja. No i teraz w takich sytuacjach mamy do czynienia zasadniczo z trzema możliwymi scenariuszami. No jedne to jest ewakuacja mocy, to jest to, co przychodzi z Niemiec poprzez mosty energetyczne, no że oni tą energię przesyłają do nas poprzez mosty energetyczne. Drugie to jest redukcja, która właśnie została wykonana i w tym przypadku, tam kilka PV-ek zostało zredukowanych do zera. A trzecie to jest magazynowanie energii. My jesteśmy tego największym entuzjastą. Będziemy bardzo jako grupa promowali to, żeby magazyny energii stały się elementem systemu. Magazyny energii przy każdej farmie wiatrowej, przy każdej dużej farmie fotowoltaicznej? Wie pan co, zasadniczo jako grupa promujemy cable pooling i w związku z tym to, co chcemy zrobić, to jest magazyn energii przy każdym naszym źródle hybrydowym. Nie ma znaczenia, czy to jest łączenie wiatrówki z PV-ką, czy hydro z PV-ką, ale zasadniczo magazyn ma być wszędzie tam, gdzie magazyn potrafiłby przejmować nadprodukcję z tych skumulowanych źródeł wpiętych do jednego punktu przyłączenia. I na koniec local content, bo to ważny element budowy gospodarki, nowej gospodarki, gospodarki 4.0, bo wychodzimy z konwencjonalnych źródeł, przestawiamy się na nowe źródła, słynny zielony zwrot Tauronu. W jaki sposób wy chcecie w to koło zamachowe jak najwięcej polskich firm wciągnąć, żeby one były poddostawcami i twórcami, podmiotami tej zielonej zmiany? Nie mamy w Polsce producenta turbin, to jest oczywiste i to jest mniej więcej 60% capexu w pochodzeniu z turbiny, tak? Natomiast mamy w Polsce fabryki komponentów. No, znany nam LM ze swoimi łopatami, etc., etc. W związku z tym w naszym przypadku reszta części capexu pochodząca z rozdzielnic, kabli, fundamentów, etc., etc., no to mogłoby stanowić 40-50% tego capexu i to jest to, co zdecydowanie robimy.
nasi podwykonawcy czy wykonawcy tych pozostałych elementów to są jak najbardziej polskie firmy, tego sobie bardzo pilnujemy, bo uważamy, że to nie tylko jakby kwestia tego, żeby polski pieniądz dalej pracował w polskiej gospodarce, ale my mamy po prostu bardzo dobre firmy i promujemy je to, żeby one robiły dalej to, co robią bardzo dobrze. I to trzeba zachowywać, rozwijać i utrzymywać. O czym mówił Wojciech Więcławek, prezes zarządu Tauron Zielona Energia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, było mi bardzo miło. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jesteśmy w Serocku na dorocznym zjeździe branży wiatrowej.